Siemano, z tej strony Kamil i Konrad. dziś zagramy sobie w Eurotrucka Multiplayera. Jedziemy do... ja jadę do Amsterdamu, Konrad jedzie do Dortmundu. Także ustawiam sobie Dortmund. A gdzie masz dokładnie? Jaką tą... Jeszcze nie wiem. Jest to dokładnie Carrefour. Dobra. Już mam zaznaczone. Jedziemy. Co ty sobie weźmiesz z tego, nie? Sobie weźmiesz z Dortmundu. Dobra, dobra. Na ten. To już powoliada. No ja cię też już wyjeżdżam ze stacji dopiero. Poczekaj, no nie, bo masz 700, tylko nie mam 440, nie? Ej, mam 537, 521 km, nie? Do celu. No bo masz dwa cele ustawione, chyba, nie wiem. Ja mam 218. Chyba mam 521. Dzisiaj się postaram dojechać do Londynu. Co? Chodził? Chyba tak. No dobra. Ej, ale wolniej, dobra? Ty musisz czekać na mnie. To ja cię gonię. Dwunasty? Tak. 8 godzin trasy przed nami każdym. Ten mam 3 godziny? I jakieś tam wtedy... Ja mam tak, tak. Mi zostało 9 godzin. Znaczy przerwano odpoczynek za 11 godzin, nie? Bo pozostało mi 9,25 minut do dojechania do celu. Jedziemy spokojnie. No, zostało 7 godzin, a do tego do Amsterdamu. Weźmiesz z Dortmundu na Amsterdam, nie? Tak, tak. A i dzwoni trochę. Ja się, no tak, zapomniałem. Dobra, ja sobie stałem, to 90 na godzinę. Co wiesz? Nie wiem, nawet. Tak, tutaj masz. Dawawki, 15-7. Co wiesz? Zabawki. Jakie zakładnice. Ej, nigdy nie daje rady. Weź na mnie na hol. Ile jeszcze na godzinę pod górkę? Co? Ile na godzinę pod górkę jedziesz? 52 czy 51. Dobra, to ja zwolnię, bo nie nagonić mnie dzisiaj. 160 powiedziałem. Bo to ja muszę jechać pierwszy, wiesz, tym. No tak. Bo wtedy to ja będę ustalał tempo jazdy, a ty będziesz po prostu docinał za mną. Wyprzeźmy dzisiaj. Nie, jeszcze nie, teraz możesz. Wiesz? No dobrze, spokojnie. Ja zaraz ucieknę, mam cię linki jeszcze. Zobaczymy, jak będzie jakaś góreczka. Dobra, dobra, ej, nie bezpokojasz. Ciężarówkę z kosmosu. Paliwa 1157 litrów w biegu.
7, 48, 44, a średnia ma 52. Co to mówisz? Spalanie. Gdzie to zobaczy? Gdzie to się... iść, powinno na... też jak masz... A no. Jak masz ten to... Na 1500 kilometrów wystarczy paliwa. 1500. To ile ma? Ale masz na pewnego do pełna? Tak, i mam 750 litrów solanów. To masz mały zbiorniczek. No. Górkę spalam 70 litrów. Ile ci zostało? Nie zwolniło 4 km na godzinę. Do 106. Tysiące. Minus 28 tysięcy. Ja sprzedałem sobie, zwolniłem dwóch pracowników i sprzedałem tam co się na ruki. Nie mam. Bo one były mi niepotrzebne. Oni mi za mało dochód mi dawali, więc mi się nie chciało już zarabiać na nich. Migacz mnie męczył. Ale tu ludzi mamy. 5. 6. Dobra, to co to robić, skomplikowana jazda po tym. Ale zwolnił 20 również. 37 uczy się na godzinę, wiesz. No musiał wreszcie je zwolnić. Do 30. Już? A 20 km już swoje jesteśmy. 20? Mhm. Ja mam 320. A zdążysz ze swoim ładunkiem? Ja? No. Tak, bo zostało 8. A co dobra. 3 godziny, a do celu za prawie 5 godzin za. Teraz prawo? Tak. Mam nawigację, ale wolę się upewnić, żeby się nie cofać. Uderzyłem w ciebie, nie uderzając w ciebie. Dobra, kierka.
z ciebie. Ty byłeś kilometr, właśnie byłeś ode mnie daleko i wydarzyłem ciebie. Tak. Ja nawet nic nie poczułem. A ja mam 10 metrów do szkodzenia. A nie masz, to nie masz. Jedną. 6 kilometrów przed miejscem. Najgorzej. Bez problemu zapewniam, co chwilę przez jakieś drące, tam coś. No to po lewo jest to, nie? To baza cała. Prawo. Prawo. Co to jest? To jest agencja pracy? A, agencja pracy. O! Czekaj, bo to jest tutaj. Ja skręcam, no. Tutaj to jest, tu jest gwiazd. O kur. No tu jest gwiazd, tu gdzie ja mi pokazał flagę w tamtym miejscu po prostu. A, nieważne. Musisz się galancie zadać, tak to nie wiedziesz. Tak, no spokojnie. Może będzie zamarkowanie czegoś. No tak, bo ty musisz teraz wybrać, gdzie parkujesz. Zalicz mi to, no proszę cię. O! A wybrałeś w bramie, gdzie to ten? Nie. No jak to nie? Przecież musiałeś. Ja nie muszę, mi zawsze... Ja sam zawsze parkuję. No, ale... Nawet nie ma możliwości wyboru. Aha, a ja nie mam. Ja mogę, tak wiesz, byle jak i wiesz. Wiesz jak jest. Mhm. Dobra. Patrzę, co mam, czy coś. Jest jeszcze taka. Ja ci poradzę. Dobra, bierz coś z Dortmundu do... Najlepiej jakbyś wziął coś do Amsterdam. I w Amsterdamie wjedziemy... trochę jest lipa, bo chcieliśmy dojechać do Londynu, nie? To musielibyśmy tak dojechać do... No. Coś wziąć do Amsterdamu. Taka... Z Amsterdamu do Rotterdamu i z Rotterdamu do Flixstow i później na Londyn. Masz coś? Czekaj, szukam. Chyba, że pojedziemy najpierw na Duisburg czy na Düsseldorf. To mogę do Duisburgu. Albo najlepiej co mam. A na Osnabrück masz coś? Na Osnabrück chyba nie. Ale lipa. A nie, jest kaparka. Ale to nie. Nie ma sensu tak. No mnie najkrótszą trasą prowadzi na Osnabrück i dopiero Amsterdam. No musimy jechać przez Duisburg. Co? Przez Duisburg musimy jechać. No dobra, no to jedziemy, bierz. Masz na Osnabrück czy jeszcze na sobie? Nie widziałeś tego. Masz tam coś, czy...? Tak, mam. Czekaj. Czy to jest ta przypa? A, jeszcze. Nieważne. Muszę wjechać po tego. No podpinam. Znowu mam długą. Teraz mam 17 ton. Nie wyrobiłem. Zapomniałem o tym. Ale będzie problem teraz. Czemu? Bo mam tu jest ciasno, żeby wyjechać. To musisz blisko do prawej, nie? Na wprost i pod sam koniec ostro w lewo. Powinna wyjść, bo nie wyszło.
jedziesz? Ja sobie kółeczko zrobię. Nie ma co wybierać. Nie, znaczy niewiele. Ja jedę powoli, czekam. Dobra, jedę. Może na zielonym stanowisku. Gdzie ty jesteś? No jadę. No jadę. Ej, to czekaj, ja tutaj przy skrzyżowaniu czekam na ciebie. Powiedz mi jeszcze w tym osna Borkunie, co ty masz za punkt? Bo muszę sobie zaznaczyć. LKW-log. Co masz? LKW-log. A, znaczy GmbH. Co ty, ale to gdzie my jedziemy? Do. Czekaj. Do Duisburgu. Znaczy do Duisburgu. O. Ej, a ja jedę na o. Ja cię sunę, dobra. Zawracaj. A to ty jedziesz na LKW czy NBFG? LKW. Dobra, ja pierdolę. Jezus. Dobra. Kurwa, no i nie myślę, że ty jedziesz normalnie na ten. Mówiłem, znajdź coś na Osnabrück, nie? Ale ja mówiłem ci, że na Duisburg znalazłem po Osnabrückicy, bo na sucho mi się nie opłaca jechać. Dobra, no to się zbitniemy tam gdzieś po drodze, nie? Zostało mi 100 km, więc... No dobra, no ja tam spróbuję cię. To jedź tam 9 też, jak ja postaram się ciebie dogonić. Dobra. Nie, tylko ty. Taką kaszanę rzeszą. Pojechałeś gdziekolwiek. No nie wiem, gdzie ty pojechałeś. Pojechałeś w górę. Ja pojechałem prosto, nie? Pojechałem prosto. No, pojechałeś. W lewo z bazy to ja jestem stale prosto. Dobra. No tak, tak. Dobra, no niby nie na tragedii, nie? No, przecież wcale. Ale na Steamie? Na Steamie, no. Tylko lipa jest to, że tych modów jest aż, tych DLC jest aż tyle, że no trochę się nie opłaca samej gry kupować. Nie, było jedno duże DLC, nie? Ciutkę droższe, ale że było no. Dużo, nie? Zadałem 200 całą mapę. Na przykład. To już byłoby spoko. Tak to, żeby wszystkie DLC, wszystkie te malowania, wszystko trzeba 770 zł zostawić. Nie, to jest... Nie jest tak kolorowo. Ile cię zdało kierowców? 25. A ile jedziesz na minę? Chyba nie stoję na światłach. No ja powinienem cię... Może cię dogonię. Jak będziesz jechał powoli, to cię może złapę.
mam cię. No. Jak popiął pierwszeństwo. Znaczy nie, w sumie nie miał pierwszeństwa. Ale no, w sensie... On miał pierwszeństwo, bo no już skręcał za mną od razu. Ty się wybałeś na pewno. Dobra, no ale kurwa, no. I tak ja jechałem, mówię? No tak. I tak ja jechałem, no bo nieważne, czy ten... Ale nawet jak coś miał... Ile, o ile przekraczałeś prędkość? Nie dużo, nie przekraczałem wcale hałuj, bo mnie jest tyle już. O, właśnie. Jeszcze uciekałem na... Czekaj, bo zielone jest. No, się tu stoisz. Bo... Co chłop zrobił? O, spłacono w sumie 37 tysięcy złotych rat pożyczkowych. Mam tylko na mnie 66 tysięcy. Ja wcale nie dużo. Dlatego niepotrzebnie mi wziąłeś pożyczkę w banku. Jesteś zależny na pas. Ej, to, że masz lepszą ciężarówkę, nie zależy, że masz mnie sprzedać. Ej, stój, bo tutaj ciężarówka leży. Ale awaryjne włączył. Chociaż tyle. Ale tu ludzi jest, kurwa. 47 ludzi. No. Tu has pofrag. Możesz nie wyciszyć ich. Tak? Mhm. Jak? Tabum. I masz tam... The things. I masz... Bo został. Kurwa, zielone, a ja stoję. A ja nie zdążyłem. Tak się nie masz co śpieszyć, tu jakiś korek jest gościa, jak miałem taką króciutką przyczepę ciągnie. Taką króciutką. Jakiś Francuz? No kurwa. Ale to uważaj, bo ciasno jest tak, żeby ciasno zadać, żeby się zmieścić. Dobrze jest. Trzeba mówić, że jeszcze mam jakieś potraki. Widzę, gdzie tam wjeżdżasz? Ej, to ty zobacz, ile ty weźmiesz ładunków, a ile ja wezmę. Ile ty zarobisz, ile ja zarobię. Ej, dawaj szybko, bo mi zostało 7 godzin 11 minut, a w celu będę za 4 godziny 27, chyba żebyś miał jakiś inny ten. Dobra, teraz musisz wziąć Konrad coś do Amsterdam już. A jak nie, no to bierz coś na przykład, nie wiem, na Rotterdam i po prostu pojedziemy najpierw na Amsterdam. Dobra, jestem, sorry, że mnie nie było. To do kogo ja gadam, no. Słuchaj, ogarnij się trochę. Dawaj, szukaj coś do Amsterdamu najlepiej. Czekaj, jeszcze muszę... Muszę wjechać tym... Jak to wyrobić? Ej, masz coś do Rotterdamu. Czekaj, ja muszę wpierw to oddać. To 27 tysięcy wózki. Ale ja mam inne chyba od ciebie rzeczy. Czekaj, muszę na wjechać. Bo mi celnia przyczepa przestaje. Czy wystaje tak całkowicie. To daj na prawo ostro. Tak, jadę do końca. Teraz zakręcę. Jedź blisko płotu i dopiero i wyrostuj się. Uda się? Tak, teraz się uda.
Ała. Teraz będę kopać od razu. Rotterdam czy Amsterdam? Amsterdam. Rotterdam mam. Czekaj. Od razu muszę się dam tak. Jak nie masz Amsterdam, to weź Rotterdam i pojedziemy najpierw na Amsterdam. No to lecimy Rotterdam. To nie, najpierw idziemy do Amsterdam i... Ustaw sobie na nawigację Amsterdam, pierwszy punkt i do Stokes. Musisz dojechać. Do Stokes. Dobra, jedziemy. Tak, ja muszę wziąć przepę. Korek? No to będzie ciężko wyjechać, nie? Ciasno będzie, jak on długo. Nie A w prawo jedziemy od razu, więc. Nie, no w lewo ja jedę. W lewo i w prawo. A ja mam w prawo. To jedzie w lewo. Stój coś. O, dobra. Ale tam. Coś mnie zblokowałem, bo mnie. No właśnie, też ja tego. W prawo jedziemy od razu. Kiedy Stefan mi mało, czy może tak? Dajemy under! Jedziesz? Co? To dobrze, że jedziesz. O, zajebiście. Ile masz? 44, bo jakiś chłopak nie wjechał. Ale ona na tobie? 6 i 6 pojazdy. Ja pierdolę. Strasznie 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 lipa. Ktoś w ciebie uderzy i tobie idzie w dużo szkody. Pójdź ciężaróweczki i rozwalił. No 100 tysięcy na naprawę to tak średnio mi idzie wydać. Uwaga silnika. Ja naprawię 34. No ja tak sobie przybliżyłem. I to jest więcej. No jedź, czemu stoisz? Jedziesz za mną? No ja stoję za tobą. No dobra, bo z prawej jedzie jakiś gość. Jedź. Oj, nie wiem. Taki cel, musimy dojechać. Słuchaj, no dojedziemy do Amsterdam, z Amsterdam zwalimy na Rotterdam z ładunkami, nie? I dopiero tam dojdziemy... Mamy jakąś miejscowość? W Londynie dopiero, nie? Do zobaczenia, chyba żebyśmy mieli od razu do Rotterdamu, do Londynu, co się zdechniemy. Oho. Żaróweczka odpał. Jaki chłopak mi wychodził, bo mi się zgasła żaróweczka. No. Znaczy się teraz mi nic nie uszkodziło chyba? Nie, jemu, ale to, bo wiesz, bo mi zgasła. No i sobie przypał. Weź ten telefon, wyłącz. Nie.
No. Czekaj, o jest, przejechałem. To nie wiem to. Aha, widzę, widzę cię. Dobra, trzeba prowizorkę tutaj wiercielić. Tu jakieś nie, szare. Awaria silnika. Nie, to jedziemy z tym. Gdzie problem? Dobra, dawaj, jakoś tam się dopełzasz. Zostało 200 km. 300 km, bo mamy. A, 206. O kurde. To może tak, ja pojadę z Rotterdam. No. I się gdzieś spotkamy w Anglii. No to idź na Rotterdam od razu, tam masz lot, tak? No. No to idź na Rotterdam, ja pojadę na Amsterdam, z Amsterdam do Rotterdam, nie wiem, na Rotterdam. Będę się z Rotterdam do Rotterdamie, albo poczekasz na mnie. To nie lepiej od razu się do Anglii pojechać? No tak, nie, to byśmy mieli krótszą drogę. O Jezus, co tu się stało? Jest trochę kolejka, nie? A tylko w tą stronę, co... Dobra, zacznę, wiesz, no... Nie w naszą, tylko w przeciwną. Cześć. Gdzieś stała zgoda do uwagi, nie? A nie zwróciłem uwagi? Może dopiero być mijał. Nie, bo przede mną jesteś tylko ty. No ale po lewej stronie. Awaria silnika? Świetne. Ile ci tam stąd? O, wie, co ty robisz? O, czego ty robisz? O, mi głup przedstaw wyjechał. Na ciągu i zaczął wyprzedzać. Ile ci zostało kilometrów? 28. Ile? 228. Awaria silnika. To weź sobie serwis załatw. F7 i... Nie, jak już jedziemy, to jedziemy. Jak na 50% to całkiem często mi wyświetla. Nie ma takiej opcji, że tutaj biegał. O Boże. Awaria silnika. O, jedziesz na to. Też tu jedziesz? Tak. Czego byśmy cieszyli się z nami? Ja mam teraz krótką przyczepę, więc... Bez problemu. No, bez problemu się fajnie wyjść, nie? No. I się zbierasz, gdzie ja mam? 7 ton samochodów tylko. Ile? Może być. 7 ton. No jakbyś ważył 7 ton, to tak średnio chyba. Dobra. Ile się zdało? A ci? 183. Ja sobie przyspieszę trochę. Halo, halo, nie, to nie słychać.
Dobrze. No ale też nie odbywa, ale zobaczymy jakie mnie są. Dobrze, dobrze. W ogóle nie ma żadnej opcji. Przez 5 sekund mieliśmy jakieś się odpalić. Bo i znowu zgasł. No widzę, że każdy ma palają gwiazdy. Ej, masz to. To już jest koniec chyba. Dobra, jedziemy. Podkolować cię. Ej, to już ja cię stąd... Ten, jak dojadę do tego, do Amsterdamu? No i to się stało kilometrów, bo mi jest to 55 tylko. 67. No właśnie, nie. Rotterdam był niżej od Amsterdamu. Co? Rotterdam był niżej od Amsterdamu. Jak my jedziemy? Dalej. Nie, czekaj, aż ja sobie ten... Czekaj chwilę. Jak ja mam... Ja mam od razu na Rotterdam. A, dobra. Bo ja przez Rotterdam przejeżdżam. Jak przejeżdżasz? No obok Rotterdam jest. No obok. Redukcja na usta w różny bieg. To akurat ty dojedziesz, to ja też tam wiesz. Jakoś powinienem dojechać. Nie wiem, jak ty, jak ja dojadę. Weź jakąś przyczepę na Rotterdam, czy coś. No wezmę to. Chyba, że będę miał coś na Anglii, nie? Po prostu no. Zobaczymy, będziemy kombinować coś innego na miejscu. Ale pierwszy raz chyba jadę na Amsterdam, wiesz? Jeszcze chyba nigdy nie byłem. O, ja byłem już. Razy. Ja dużo razy byłem. Nie grałem, to jak pan wiecie. Ja tu wiesz, Poznań, Berlin, Hanover, Hamburg. Dobra, to był ten pierwszy raz, taka dłuższa trasa. Ile będzie miała? Zaraz zobaczymy, ile zrobię kilometra. Do samego lotu. Pojechaliśmy tam. Zaraz zobaczymy. Teraz. Tylko stanę na bazie, to... Tak. No ja jeszcze na Steamie nie widzę. Znaczy na tym na tablet. To mi zgasło znowu. Ja sobie tam Amsterdamu podkrywam, a... No nie, no to idź na ten. Dobra, przecież... No chyba nie. Nie, nie lubią. No przecież ja się... To weź sobie ciężarówkę na prawo. Żebyś... Nie wylem. O, czerwone. Aha.
To jest sygnalizacja. Z czerwonej i zmierz jeszcze na żółte. To się na zielono rozluźnił. Starta mnie już rzucił tych świateł. Nie ma żółtych? Nie ma żółtych? Znaczy jest żółta, ale nie używam. W ogóle nie włącza się. O, ale jak już się zmienia na czerwone, to się włącza. Dafigi tutaj są. Co? Dafy tutaj są. ADR, długo dystansowiec, ładne na polskiej wartości. Nie wiem. Jakbym władny, byłam władny chyba Max Fany. Długo dystansowiec, poczekaj chwilę. Dobra. Czekaj, ja sobie zobaczę. Coś tam odgonisz. Pamiętam. Z Dortmundu? Nie, no, ale wcześniej. To jest Magdeburgu? A ile już zrobiliśmy? 650. O Boże. To może dojedźmy do Anglii i na następnym odcinku dojedziemy do Londynu. Co o tym sądzisz? No to co, dojeżdżamy się do portu? No do portu. No. Bramy z tych bram jest dość dużo, bo we Wrocławiu jest jedna. Wracamy po la izquierda, veu. Ja, mach niga londa hanem zmina. I rydę kontę wuch nich. Ale wiesz co, zauważył, że to będzie ma problem z jazdem. Na tą długą przyczepą to chyba tam nawet nie wygrać jeszcze. No dobra, ale tam długo już w ogóle byś nie wyjął. No jakbyś się dobrze zadał z lewego, jakbyś wyjął z lewego, to na miękko wchodzisz. Ja ty kurwa, kurwa.
Tiago, dawaj, pochłonię cię. Tam pierwszeństwo, ty kurwa jebana. Przez skoda, że... No, musiałem skoda przez C. Pomóż mu. Ej, a sam zahaczyłem bokiem. Właśnie, co my tutaj możemy wziąć? Platforma, kontener. Chyba niczym. Platforma, kontener? Kontener? To jest kontener, a platforma to jest taki coś, na czym możesz postawić kontener, na przykład. O, 13 poziom. Utalentowany pracownik. Teraz mam TDR, dwie rzeczy udane. Długodystansowy jest, mam tylko jedną. Ładunek o wysokiej. Ja na ładunku mam 5, czy 6 już właściwie. Delikatny ładunek 2, dostałem na czas 1. Masz coś? Jeden długodystansowy. Chciałeś sobie coś na ten? Na Anglię? No to sprawdzam, czy coś mam. Lukstał mam, patrzę tutaj. Mam na Manchester od razu chyba tylko. A nie, jest na Fixtał. A Manchester gdzie? Czy był? Aha. O, Manchester za daleko. Ale na Flickstop mam blisko. To przekroczmy może port. No dobra, to dojedziemy do portu i zobaczymy co dalej. Będziemy się zastanawiać, czy jedziemy, czy nie jedziemy. Dobra. No ja już jadę. Ale teraz 11 ton, to wtedy ciągle 15 ton wody. Gdzie ty jesteś? Jesteś w Amsterdam? Ja jestem w Rotterdam. A ja jestem w Amsterdam. No dobra, no to... To sobie... A do Flixtauch? Ja mam przyczepę do Flixtauch. Ale jadę do Rotterdam. Więc od razu mogę sobie pojechać. Ale jadę do Rotterdam, będę przejeżdżał po Rotterdam. No co tam? W Rotterdamie są Mercedesem. Tak? No. Ale chyba to przydarzy ze sobą. Sobie ułożę kasy. Ja Renault szukam. Znaczy tam gdzieś tam było Renault.
Ja wyjechałem z Amsterdamu. Wyjechałeś? Do portu jadę. No teraz do portu jadę. No w porcie się spotkamy. Nie w porcie, czekaj na nie przed portem, bo z Amsterdamu będzie pewnie zajebiście duży korek, także sobie razem postoimy. Zanim ja dojadę, to ty już będą ominiesz ten korek, ja będę jeszcze po prostu będzie stał. This is the best. O, w porcie tylko jedna osoba. No. To będę musi wstać. Bo ja zapalasz. To jest jedno miejsce w Polinie, gdzie jest wjazd do któregoś portu, ale jest tak zakorkowany, nie? W Polinie. Nie wiem, czy tutaj, czy na tym drugim, nie? W porcie. No nie, awaria silnika przed samym portem. Był nie przed samym wiatrem. Miałeś naprawdę tą ciężarówkę. A tam. Nie, a tam. Nie, no to jest właśnie tutaj. To właśnie jest to. Jak się jedzie z Rotterdamu do Polinie, to zawsze jest tam to wszystko zakorkowane. No to jedziesz lepiej. Dobra. Z tego. Już super. A teraz wolała. Jak się zawsze po paręnaście kilometrów stało, to skrzyżowanie było chujowe, nie? Jak daleko masz do portu? Nie wiem, nie wiem, czy już chciałem dać na port. Ty masz do celu? 300 coś kilometrów. Ja mam 320. Mówię. Do portu. A 310. No to jestem 10 km od tego. Tutaj w rozwidleniu, bo zawsze zjeździe. Pasowa 1. Zawsze jest duży korek, tylko bardzo, bardzo nie. Że auto swoją tak powołał. A widzę się, jak dojeżdżasz już. Musimy trochę tam jesteś. Dobra, to już jest. Teraz to jest bajka, nie mam żadnego korka ani nic. Ideolo. Dobra, kończył to. Nie zatrzymuj się w bramie, bo muszę wjechać. A nie, już mogę wyjechać. Jest tam jeszcze. Chodź, zaparkujemy sobie gdzieś na tym. Dobra, przejedźmy przez port. Dowieźmy te przyczepy. Dobra. Ja wsiadam. Niech ci wiedzie, ale musimy wjechać na... na... Harwi. No to czas podróży 8 godzin. Europort na tym pierwszym. Mi zostało kilometr do tego miejsca. Co, jest dużo ludzi? Tutaj? 3. Z czego to jest 2 osoby. O Jezus! Przecież to jest Anglia. No właśnie. Czyli trzeba drugi pad ogarnąć. Aj, ale się dziwnie jeździ, ja pierdziela. No ja na pierwszym zakręcie już wjechałem nieco nie na turbie. Dobra, ja biorę lewy pas, to jedź w prawo. 100 km już tam. I zarobiłem skądś stokami na stronę. Ale nie zjeżdżaj na mój pas, nie? Jakie ulice tutaj mają? Jakieś wąskie? Co to jest? Nie jest źle, ronda są najlepsze. Ej, ale wolniej trochę po tym rondzie, nie umów. A, tam 6, jedna godzina to nie jest tego... Mogę... Mogę 48 mieć. To dziwne ograniczenie. Bo to jest wszystko... Ani to 50, ani 40. Aaaa, to nie tak. Może ty wiesz, to samo się nie da. Może znowu... Nie pamiętam, jak bank jest. Nie wiem, jak to jest na co? 85 km, to fajnie. A już 100.
W ogóle tu ograniczeń nie ma. Jak ograniczeń? No jadę 106 bez ograniczeń. Fajnie. Fajnie, to można jeździć. I czekaj, ja bym w ogóle nie po tym pasie jechałem. Nie wiem czemu. No teraz ja 97. Ja jechałem. Powiem ci, że ciężko się będzie wjeżdżać tam po takim rondzie. O tu właśnie dzieje. Po mieście będzie ciężko, wiesz? Się połapać, podtrygnąć. 50 km. Dobra, jedno śmieciłem, fajnie działa. Co nie potem, jak ja bym klamu tak się nie mogę rozpędzić. To po co sobie taki gówno kupiłeś? No bo... Dobra. Silnik jest gaz, nie chcę spalić, więc idę nadrobić sobie na rynku. Nie mam drugich. Teraz mi rozumie. Chciałem, żeby odpowiedź tak próbowała, to fajnie. A bo tutaj się wyprzedza. Jak? Tutaj się wyprzedza? Z prawej strony. No, z prawej strony. Zdaje się połap. No? Weź teraz tego połap, tak? Jak no, to się robi? Ciężko, nie? Jak ktoś stale ciężko, ciężko. Jak ktoś stale po Europie jeździ, będzie mówię, ciężko się. Ale wiesz, który... No, a, ale Anglia to też Europą. No już nie. No jak nie? No już nie. Anglia, czy no ona wyszła tylko z Unii Europejskiej, a Europa to jest dalej. Europa to jest kontynent. Ale no, 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 no. Ale wiesz, o co biegnie, nie? No tak. Żaga to kontynent, co? Co? Nic, nic. Dobra, ja mogę przyzwyczaić do tego dojazdu, bo w lewym pasie, nie? U nas się jeździ po prawym, a po lewym. Nie mogę za chwilę przyzwyczaić. No. Już tam jakoś. Jedzie za mną? No ja wiem. 10 km zostało. I 6. Umarł był z radar. Jak dobrze pamiętam. No i jest fotoradar. Dzwonił Robert tutaj, na czym? Nie, nie widzę. Jest, zaraz będzie. Tu jest. Wystałeś? Nie. Wolno na rondzie. Jedziesz tutaj? Tutaj już skręcam. Ja też, nie. Masz do wyboru, czy od razu wjeżdżasz? Ja mam do wyboru. A ja od razu muszę wjechać i zaparkować po swojemu. Ja sobie. 90X.
20 tysięcy zarażone. Ile? 20 tysięcy. Mało, nie? Aha. Doskonale, ile dostajesz kasy? 22 tysiące. 25. Ile ekspa? Kurwa, brakło mi 49 ekspa do kolejnego levela. No dobra. Teraz zaprezentuj moją piękną ciężarówkę. Poczekaj chwilę. Zaraz tutaj. No twoja taka zwykła. Masz lodówkę, na razie, cześć. Pożegnaj się, dziadu. Dobra.